Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z tobą na temat ognia, fascynacji ogniem, tego, czym ogień jest, jak można go wykorzystać, o mistycznych i praktycznych zastosowaniach tego żywiołu. Opowiem ci też o swojej niezwykłej przygodzie z ogniem. Ogień. Od wieków obecny z nami, z ludźmi. Ogień, bez którego najprawdopodobniej nie byłoby w ogóle cywilizacji. Ogień, który od zawsze jest kojarzony z czymś mistycznym, fascynującym, boskim. Już w Starym Testamencie mamy, że Bóg ukazał się Mojżeszowi pod postacią krzaku gorącego, czyli jako płomienie. To samo mamy w religii katolickiej. Palą się świece jako symbol Chrystusa. Chrystus mówi o ogniu Słowa Bożego. Również w innych wierzeniach, weźmy chociażby hinduizm, gdzie ogień jest spersonifikowany pod postacią Pana Agni, Boga Ognia, który jest również fascynującą postacią, nie tylko reprezentuje ogień, jest też jakby pomostem pomiędzy bogami a ludźmi. Żadne z modlitw nie dotrą do bogów, jeżeli nie poprosisz o pośrednictwo Pana Agni, tak jest w hinduizmie. W innych wierzeniach, religiach też wszędzie płoną ognie ofiary. Ogień fascynujący, niemal boski. Ogień ma niezwykłą właściwość przetwarzania substancji w energię. To tak z samej marchewki nie wyżyjesz, prawda? Jeżeli zjesz marchewkę, musi ona zostać przetworzona w energię. Tak samo ogień przekształca proste substancje w energię, którą można wykorzystać dalej, do budowania, do kreowania nowych rzeczywistości. Fascynujący, tajemniczy, budzi czasem lęk, ale jednak jak bardzo pożyteczny. Ja powiem ci, w dzieciństwie miałem dosyć przykre przeżycie z ogniem. Byłem wtedy małym dzieckiem, święta, choinka. Ulga, spokój, radość. Nagle ta choinka zaczęła płonąć. Zajęły się zasłony, wiele zamieszania, wiele strachu, szczególnie dla takiego małego dziecka. Na szczęście ten uraz do ognia mi nie pozostał. Z wiekiem coraz bardziej oswajałem ten ogień, oswajałem swój stosunek do ognia. W pewnym czasie moim ulubionym zajęciem było przesuwanie ręki przez płomień. Nie próbuj tego samodzielnie. Potrzeba dużo wyczucia, tutaj potrzeba na tyle to zrobić szybko, żeby ogień cię nie sparzył, na tyle wolno, żeby poczuć jego ciepło. W każdym razie oswoiłem to swoje podejście do ognia, dzięki czemu miałem okazję przeżyć coś fantastycznego. Opowiem ci teraz o moim fantastycznym, cudownym, niesamowitym przeżyciu z ogniem. Siedziałem kiedyś, patrując się w płomień, taka jakby medytacja ognia. Odrzuciłem wszystkie myśli, odrzuciłem wszelkie koncepcje, odrzuciłem wszelkie oceny. Po prostu wpatrywałem się w ogień. Ja i ten ogień, trwało to jakiś czas, granice zaczęły się zacierać. Już nie bardzo było wiadomo, gdzie jest ogień, gdzie jestem ja, kto jest kim, ja i ogień. I w pewnym momencie poczułem, że nie jestem sam. Po obydwu moich stronach pojawiły się istoty. Moi przyjaciele. Takie trochę wilki, trochę psy, trochę coś. Trudno powiedzieć, bardziej czułem te istoty, niż je widziałem. Poczułem ich ciepło, poczułem bicie ich serc. Ogarnęła mnie fala wszechogarniającej, bezkondycyjnej miłości i nie tylko z mojej strony do tych istot, ale też poczułem tą miłość z ich strony do mnie. Nie było to może nic aż tak gwałtownego. Te istoty były obok mnie, może nawet leżały z półprzymkniętymi oczami, po prostu razem patrzyliśmy w jednym kierunku. Razem patrzyliśmy w ten ogień. Po chwili, pomimo że zdawałem sobie sprawę, że jestem w jakimś pomieszczeniu, ujrzałem takie piękne, czyste, gwiaździste niebo nad sobą.
posłyszałem lekko, leciutko szum przedwiecznego, pierwotnego lasu. Poczułem jedność. Poczułem totalną jedność z tymi istotami, z ogniem, poprzez ten ogień jedność ze wszystkim. Uczucie niesamowite, fascynujące, pełen spokój, pełne szczęście, pełna akceptacja wszystkiego, po prostu niesamowita wewnętrzna duchowa rozkosz. Nie wiem, być może to był jakiś głęboki regresing, być może to było prawidłowo przeprowadzona medytacja ognia, nie wiem co to było, ale zapamiętam to na zawsze. Zawsze to będzie ze mną i zawsze to uczucie będę przywoływał wtedy, kiedy będzie coś nie tak. Kiedy będzie mi potrzebne oderwanie się i poczucie tej fantastycznej, wszechogarniającej jedności i miłości. Także zachęcam Cię do wykorzystywania ognia. Nie jestem specjalistą od regresingu, być może któryś czy któraś z takich specjalistek mnie ogląda. Zachęcam Cię do użycia tego ognia w regresingu, to może być bardzo pomocne. Zachęcam Cię też, żeby ten ogień, medytacja ognia, po prostu wpatrując się w płomień, medytuj. Taka medytacja ognia może Ci bardzo wiele dać. Nie bądź jak Neron. Nie potrzeba Ci palić całego Rzymu, żeby wczuć się w piękno w płomieni. Wystarczy tutaj kominek, ognisko, lampka oliwna, czy nawet świeca. Medytacja ognia jest niezwykle skuteczna. Możesz też użyć ognia jako przedmiotu, trudno to nazwać przedmiotem, jako substancji wróżebnej. Zamiast tej kryształowej kuli, schemat będzie ten sam, ale zamiast kryształowej kuli użyj płomienia. Ten płomień przyniesie Ci odpowiedzi na pytania. Być może to nie będą takie odpowiedzi, które są dla Ciebie wygodne, natomiast na pewno będą to odpowiedzi prawdziwe. Jeszcze chciałem tu jedno powiedzieć. Podczas tej medytacji ognia czy wpatrywania się w sposób wróżebny mogą pojawić się pewne lęki. Ale to są Twoje lęki, z którymi i tak kiedyś trzeba się będzie zmierzyć. Więc może lepiej zmierzyć się z tymi lękami od razu? Może lepiej mieć to z głowy? Ogólnie ogień ma w sobie to coś. Nawet zwykła świeczka zapalona w pokoju oczyszcza ten pokój ze złych energii. Tylko tutaj uważaj na kolor świeczki. Kolory podobno mają wielkie znaczenie. Ja bym był za używaniem świec białych, które są neutralne, łączą w sobie wszystkie kolory, a są jednocześnie jakby symbolem czystości. Ogień do Ciebie przemawia. Ogień jest, jeżeli wierzyć Hindusom, posłańcem bogów, jeżeli wierzyć innym religiom, jest pomocą w połączeniu się z wszechwiedzą, z wszechmocą, z wszechmiłością, z wszystkim tym, co nazywasz Bogiem. Ogień fascynujący i przemawia do nas. Tu przytoczę może jeszcze jedną historię, też staroindyjska historia o pewnym chłopcu. Pewien chłopiec był służącym wielkiego nauczyciela, nie uczniem, zwykłym służącym, zajmował się dbaniem o ognie ofiarne. Po pewnym czasie zechciał poznać wiedzę. Poprosił nauczyciela, aby przekazał mu wiedzę. Nauczyciel odmówił. I odmawiał konsekwentnie przez wiele miesięcy. Pewnego dnia ten nauczyciel wyjechał. Pomimo tego, że nie musiał już tego robić, chłopiec dalej te ognie ofiarne utrzymywał, dalej o nie dbał. I te ognie ofiarne zaczęły go uczyć. Przemówiły do niego. To taka stara historia. Najprawdopodobniej nie było to dokładnie tak, natomiast mocno symboliczne. Ogień może być naszym drogowskazem, ogień może do nas przemawiać, może nas palić, a może palić tylko zło, które jest w nas. To wszystko zależy od tego, jak do tego ognia podejdziesz. Wczuj się w ogień, zrozum jego istotę, zrozum jego naturę, medytuj z nim, używaj go do oczyszczenia,
ogień będzie ci substancją, a może nawet powiedzmy istotą niezwykle pomocną. Zapraszam cię do obejrzenia innych filmów, zapraszam cię do subskrypcji kanału. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia.